Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol. Witam w kolejnym odcinku z Bloodborne. Już chciałem powiedzieć z Dark Souls 2. Nie, ale to dobrze, to jest dobry nawyk. To znaczy, że dużo odcinków już nagrałem dla was. Ale dobra, mamy tętnienia odwracone w poprzednim odcinku. No i dobra, wypatrujemy miejsca, gdzie tu można na pewno zeskoczyć. No kurde, tam. A może właśnie, może z samego końca trzeba. No tam coś jest. Cholera, mógłbym próbować skoczyć. Ale moment, tam nie ma. Tam są jakieś drzwi jeszcze. Jak się tam mogę dostać? No nie, dobra. Będę musiał spróbować tutaj. Uwaga, no to będzie ostatni raz chyba, jak próbuję, serio. No nie, słabo. Ale jest, jednak żyje. Dobra, dobra. Bam, fiolka raz. Nie, zastanawiamy te drzwi tam wyżej. Tamte wrota. Wyglądają, aby szło je otworzyć, tylko kurde, po co? Tutaj jak zeskoczę na dół, powinienem to przeżyć. Aczkolwiek te ryki bestii troszeczkę mnie wprawiają w stan trwogi. Ale dobra, no teraz kozie śmierć. Choć w sumie może faktycznie lepiej zeskoczyć gdzieś tam dalej, hop. Na przykład tutaj. Najpierw popatrzeć. No, bestie dalej słychać. Dobra, jeszcze jedna fiolka. No i dzień dobry, co jest grane? Ej. Tu jest jakaś bestia. Ale nie mogę jej namierzyć. Jeszcze. Co to jest, kurde? Sasquatch, Yeti, o, szlak. Dobra, jest powolne. To coś. Ale pazury ma wielkie, dobra. Oj, i klepie też całkiem nieźle. Aha. Pewnie ma jakąś szarżę, podejrzewam. Albo nie ma. Ogień! No, ale dobrze to przerwałem, ale fuks. No kurde, nie w narożnik gdzieś. Dobra. Mam więcej zdrowia od niego, zdecydowanie. Dobra, kończmy to. Na! Co to była za bestia? Ej! Bestia. Jak się ładnie złożyło. Ekwipunek, czy to jest runa? Oczywiście, że tak. Już mam więcej niż będę mógł w najlepszym momencie mojego ulepszenia nosić. Czasowa premia trans... jak? Wzmacnia efekty czasowej transformacji. Jakiej transformacji? To się można w coś zamieniać? Tajemniczy symbol pozostawiony przez Karyla Kowala Runicznego z Birgenwert. Transkrypcja ryku bestii z labiryntu. Noszący runę bestii korzysta ze wzmocnionych efektów czasowej transformacji. Bestia to jedna z wczesnych run Karyla i jedna z pierwszych uznanych za zakazane. Odkrycie krwi pociągnęło za sobą odkrycie niepożądanych bestii. Ej, czyli co, będzie można się zamienić w wilkołaka tutaj? Jeszcze nie mogę doczekać. No dobra, kid, zabraliście mi tarczę, zabraliście mi fajne zbroje, no ale dacie mi wilkołaka? No to chyba nie będę się już gniewał. No a poza tym daliście mi latarę, nie, na pasek. I za to już jestem wdzięczny. No ale cholera, mam nadzieję, że te drzwi są tutaj otwarte. Bo jeżeli nie są, no to nie mam jak wyjść. Ej. Moment. Ja wiem, gdzie jesteśmy. Co prawda tutaj jeszcze nie zaglądałem nigdy. No coś w tym jest, no. Jak coś złego się wydarzy, no to pamiętasz to bardziej niż dobre rzeczy. Wow, sorki, nie chciałem. Ej, moment, czy ja tu byłem? No nie, no z tego co tutaj widać, to nie byłem tu. O, ale tylko kruki. No ale trafić wypadałoby piechot. 302 jednym mocnym uderzeniem tylko. No to nieźle. Ale dobra, co tu mamy? Pognieciony kapelusz jarnamski i przepocone ubrania. Nie, no czysto poglądowo rzućmy okiem na stacy. Wszystko gorzej. Okej, okay, czyli tego nie bierzemy, ale... Jeszcze jest... pognieciony kapelusz. Znoszona ona zaczyna tracić kształt. Zwykła czapka jarnamska. No dobra, ale chyba tu mnie nie było, faktycznie. A! No, może, rzeczywiście. Co to jest za koleś? Co to wisi w powietrzu? O, nie, tam jeszcze nie idziemy. Jeszcze nie.
Ej, oni są w zbrojach? Ej, no mają jakieś inne stroje zupełnie. Ale trochę wyglądają jak gdyby rytualne jakieś. Może to są członkowie kościoła uzdrowienia, których pochłonęła zaraza. Ej, i kolejna winda, no co jest grane? Znowu nowa lokacja jakaś? Nie no serio, ja się muszę zorientować, gdzie my kurde jesteśmy. No tego za nic nie pamiętam. Luzik. No ale się odsuwało dobrze, no. Ale na dwa horyzontalne większe cięcia. Czyli mocniejsi są, to prawda. Nie no, serio. O! Co to było? Że zabrało mi aż tyle? Ja cię znam. No, ja cię znam bardzo dobrze, aha. Ty mnie porwałeś ostatnio. Dobra, no to pozwól, że skoczę. Nie pozwalając ci... Właśnie, włączyć tego. Moment, czy to nie jest worek, czy to jest jego ręka? No, jest, dobrze, nie, bo jedno uderzenie od niego to jest zgon praktycznie. Kurde, myślałem, że bliźniacze zostawiają i to jest reguła już, ale się okazuje, że nie. Ale podejrzewam, że można zrobić z tyku puku. Ej, moment, zapętliłem się zupełnie. Tutaj weszliśmy przecież. Poszedłem tu od razu. Dobra, to tak, kółeczko trzeba zrobić raz jeszcze. Czy na pewno coś tu nie zostało? No jasny gwint, nie? No nie... Inaczej, super, że tak dużo nowych lokacji, no ale teraz mam problem, gdzie się udać najpierw. Dobra, przy okazji tutaj jeszcze widzę przedmiot. Kolejna wiedza szaleńca. Ile ja już tego będę miał? Yeah! Coś tu się świeci. Jak psu jajca. Oczywiście odbija się tylko światło. Od wypolerowanej powierzchni. Nie, serio, nie wiem totalnie, gdzie jesteśmy. Gdzie... Moment, tutaj jeszcze raz zrobiliśmy totalne kółko. Tutaj pani mówi o nocy przeklętej. Więc teraz zamiast odbić w prawo... No sorry, trochę tutaj musiałem. Zobaczmy, gdzie prowadzi winda. Albo zanim zmienimy poziom. Tak faktycznie, rzeczywiście. No to zobaczmy te drzwi tutaj, bo chyba widziałem tutaj drzwi jakieś na końcu. Moment, albo nie. Albo zupełnie nie. Co jest grane z moją orientacją teraz? No nieźle. Błąka się w tej, we, w te. Inaczej, no nie liczyłem, że trafimy do nowej lokacji. Choć w sumie... No kuźnia rządzi się swoimi prawami. Moment, tu? No tu mnie nie było. A jest Cthulhu znowu. Bardzo wytrzymały przeciwnik, który jak złapie to... Co on wyprawia? Coś a la pijawka. Ej, ale ty wstawaj, jeszcze masz połowę zdrowia. Ło, i teraz zaczyna bawić się magika, tak? Potem kiedy wciągnął ze mnie troszeczkę krwi. Okej, czyli zapamiętać, nie wolno dać się złapać tym kolesiowi. Dobra. Ognisty krwawy klejnot. Ale do zwolonych beczek i trumien. Zamknięte drzwi, w które nie można nawet zapukać. Tu to samo. Czy to weszliśmy tylko po ten klejnot, tak? Aha, no spoko. Lepsze coś takiego niż nic w ogóle. Ale, no. Ej, no. No bez kij, tutaj powinienem móc przejść, no aż taki gruby to nie jestem. O, no, o, ej. Myślałem, że się wturlał. Nie, dobra. To skoro tu nie mogę, no to faktycznie pozostaje winda. Chyba, tylko. No wybaczę, że tak się rozglądam na wszystkie strony, ale serio, to jest dla mnie totalnie nowa lokacja. Na pewno nie mogę puknąć, zapukać? Nie? Bo ktoś ci postawił nagrobki, albo jakieś kamienie. Dziwne. Przed wejściem. Nie wiem, czy wyjdziesz. Dobra. Gdzie prowadzi winda? No już ładnie jestem umorusany w tej krwi. Ale to jest tylko oznaka, że dużo tętniej mam na swoim koncie teraz. Dobra. Jeszcze niech nie zjeżdża na dół, bo nie wiem, gdzie jestem. Rewir katedralny. Jest! Ten przedmiot, o który zawsze mi chodziło. Tak jest. Wreszcie wzięty.
Nie, ale dobra. Koniec końców i tak udamy się tam, gdzie chciałem się udać. Czyli do lokacji, gdzie myślałem, że jest boss. Gdzie myślę w dalszym ciągu, że jest boss. No tak podejrzewam, ale czy faktycznie tam jest? Nie wiadomo. No ale dobra, będę tam walczył, to raczej średnio mi to pójdzie z bossem później. Dajcie parę fiolek. Dobra, to było... No mogę iść tędy. Zaczynając sprawę, że tak powiem, od dołu. Oddolnie. A może pieska najpierw. Ej, to jest drabina? Ej, serio, ja tutaj nie zgłupiałem, jeszcze wiecie, ja nie mam wszystkiego obcykanego, ale nie wydaje mi się, żebym wchodził po niej. Po takiej króciutkiej drabince. Choć to pamiętam, jak tu się błąkałem po tym dachu, czyli pewnie zeskok był skąd inąd. Z innego miejsca. Ale to jest balkonik. Tak, tutaj byłem. Aha. Byłem, oczywiście, że byłem. Więc teraz mogę z powrotem zejść. A kurde, no ale mogłem... Z użyciem balkonika to nie stracił tego skrawka zdrowia. No dobra, tych dwóch skrawków. Dobra, tu są zakapiory. Tu jest jeden. I kosiarz umysłów. No i paru strzelców oczywiście. Ej, przez sekundę myślałem, że on powiedział brains. Jak zombie mają w zwyczaju mówić. No, podejdź bliżej proszę. Kurde, no. Dobra, nie. To się źle skończy zaraz. Ej, może tak przez barierkę? No, przez przesady wykorzystali to samo, co ja chciałem wykorzystać przeciwko nim. Przeciwko mnie. Przebiegłe bestie. Nie, ale ten z tą kosą jest naprawdę masakryczny. Nie wiem, co jest grane, czemu jego kosa świeci, czy tam płonie niebieskim płomieniem. No, ale to zadaje bardzo duże obrażenia. Za duże jak dla mnie. Chyba szybkie cięcie, wykańczające. No, a. Ale nic nie zostawił. Chciałbym taką kosę mieć. Po prostu jestem ciekaw, czy to jest jej druga forma, czy pierwsza, przed transformacją jeszcze. Ej, tu mamy strzelca. O kurde, ale ciebie nie zauważyłem, nie wiem jakim cudem, ale nie widziałem, że tu jesteś. Dobra, jeszcze jedna fioleczka. No kurde. Dobra, może uda się odzyskać? No, niech cię szlach, ty pieprzony strzelcu. Ej. No, chyba mogłem cię wykończyć, no. Ja pierdzielę, no. Ojej, jeszcze jeszcze żyje. Nie, ale sorry, ten kościół jest tak denerwujący. Aha, i tylko pociski, nie fiolki. Ten przynajmniej miał tyle przyzwoitości, żeby trzy zostawić aż. Nie, ale dobra, skoro to wszystko, no to tylko przed ciebie teraz. Jeszcze będzie ich dwójka. Będą dzierżyli coś ala statywy do krzyżowania ludzi. Oj. Polska nazwa na taki przyrząd. Powiedzmy stelaże. No krzyże to nie są, bo brakuje tej jednej górnej części. Tej zupełnie niepraktycznej. No chyba, że chcesz tam przybić Inri. Jak było to na krzyżu tym najbardziej znanym. Najsławniejszy ze wszystkich krzyży. Z najsławniejszym ze wszystkich proroków. Oczywiście. No w sumie to jedno wynika z drugiego. Ale dobra, 20 tysięcy ma na pewno jakiś level, ale czy wchodzić tu? Takim bagażem, tętniej. No póki co każdy boss padał przy pierwszym podejściu. No tu obawiam się, że może być zgoła inaczej. A poza tym to jest zwykły głos w oddali, tak? Może jakieś sprzymierzenie jest nareszcie. Oj, chyba nie! Jak cutscenka to raczej boss. Ej, gdzie napisy? Bo ja to słyszę, ale wy możecie mieć problem ze zrozumieniem tego. Ej, nie, to też widziałem w materiałach promocyjnych przed premierą gry. No, boss jak nic. No i świetnie. 20 tysięcy pójdzie w cholerę. No chyba, że ją zabije, oczywiście. Co jest bardzo mało prawdopodobne. No, zmieniłaś się w ładne brzydactwo. Ładne gargulce ci wyrosły. Mówię tutaj o paznokciach. Zresztą właściwie nazywa się krogulcami. Ej, nie no, ale nie można się zamienić w zwierzę
z ludzkiej formy, tak po prostu. Pastor Amelia. A mnie pastorka przypadkiem? Czy to nie kobieta? Uszy! Lutuj, lutuj, lutuj! Dobra, jak będę tyle zabierał, to powinno być nieźle. Ej, czemu to nie weszło? No powolutku, powolutku, zapraszam, zapraszam. Oj! Dobra, to miało większy zasięg niż powinno mieć. Skocz! Oj, kurde, albo nie skacz już nigdy więcej. Lepiej. O, szlak, to jest naprawdę śmiercionośne. Dobra, zaraz będzie skok, podejrzewam. Albo nie, albo coś zupełnie innego. Czy to było leczenie się? Dobi, dobi, dobi. I ulecz się. Każda wolna chwila, tylko 10 fiolek jeszcze. Ej, ta walka póki co nie jest aż tak ciężka naprawdę. No chyba, że dałbym się tutaj złapać. Pospolicie. A jak to mnie trafiło, no? No odzyskuj, odzyskuj, odzyskuj. No i nieźle, i to. To musi wejść. No weszło idealnie. Dobra, mniej niż połowa zdrowia. Czyżby druga faza walki? Aha. Berserk. Rage. Cholera, po pierwsze nie da się złapać. A po drugie uważnie dysponować posiadanymi fiolkami. Dobra, zaiste był to mocny atak, ale... Ja nie wiem, co ona robi w tym momencie, kiedy tak ryczy! Pięknie, pięknie, pchnij jeszcze! Zraz, dobra. No, ej, nie wiem, czy moja halabarda jest tak dobra, czy ona jest tak kiepska, ale... Jeżeli zaraz nie zrobi czegoś naprawdę odważnego i szalonego, to raczej to wygra. No i proszę bardzo, jeszcze finishera. Wyrwane serce z bestii. No i tak kończy pastor Amelia. Wow. No myślałem, że ta eksplozja mnie rozwali. Ej, nie, póki co, ludzie, szczerze, mam zajebiście dobrą pasę, jeżeli chodzi o bossów. Każdy za pierwszym razem. Jawnie, nie wierzę. Ej, dobra, pięknie. I latarnia, jakby co, ale nie można pominąć przedmiotu z ołtarza. Co to jest? Nie spodziewałem się kolejnej cutscenki. Wygląda na czaszkę jakiegoś monstrum. Oj nie, nie mówcie, że jakiś teleport. Master Willem, I've come to bid you farewell. Oh, I know, I know. You think now to betray me. No, but you will never listen. I tell you, I will not forget our adage. Cóż to za maksyma, powiedz. We are born of the blood. Made men by the blood. Undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. I must take my leave. Okej, kim była ta postać? Bo jedną z nich był mistrz Willem. To okej, to wiemy z tej cutscenki. Ale kim była druga postać, która musi się udać w wyprawę? By the gods, fear it, Lawrence. Lawrence. Ej! Moment, czy to... Nie był przy... Moment, Lawrence przecież... O tej osobie, albo o kimś o bardzo podobnym imieniu wspominał kościnowózkiem inwalidzkim, który jest w śnie tropiciela. Ale co to za wielka czacha w takim wypadku? Co jest grane? Ej, czemu mam wrażenie, że coś się kurde zmieniło teraz? No wiem, zaraz skorzystam z tej latarni, spokojnie, ale naprawdę mam wrażenie, że coś tu się zmieniło. Po tej cutscence, cholera, pewnie się mylę. Ej, czy zawsze to było... Czy zawsze była noc? No chyba nie, prawda? Dobra, zwłoki poległych przeciwników.
Ale czy była noc? Szczerze cholera, wątpię. Ja, tak mi się podobało. Kiedy słoneczko jeszcze świeciło. Zachodzące słońce pięknie wygląda w tej grze. A nie no, może po prostu tylko tutaj, tak się ciemniej zrobiło teraz. No najprościej to będzie sprawdzić, udając się do snu tropiciela. Ej, może kupimy tą nową broń zamiast levela, bo naprawdę brakuje tylko 5000 ponad. Znaczy mniej niż 5000, 4200, tak pi razy oko. Ej, dobra, dobra. I przy okazji zagadam jeszcze z gościem na wózku inwalidzkim, bo może on ma jakieś nowe informacje. Odnośnie tej całej sytuacji tutaj. Ale dobra, ja by co też przypominam, loadingi będę wam wycinał, ale to jest drugi materiał dopiero po update'cie. Więc loadingi się zmieniły i chcę sprawdzić po prostu, czy one są krótsze, czy nie. Są zdecydowanie, kurde, krótsze. No i brawo, 10 na 10 Bloodborne już w tym miejscu. Dobra, pogadajmy najpierw. Ale typowo pogadajmy. No właśnie. About the gods and their love. But do the gods love their creations? I am a doll created by you humans. Would you ever think to love me? Ja cię kurde kocham, bo dzięki temu mam wyższe levele cały czas. O, aż mi się ciepło zrobiło. Nie, naprawdę miło z tej strony. O, jak? W budzącym się świecie? Ej, czy teraz już mogę tutaj wreszcie podejść? Brakuje narzędzia z kuźni, no niech to szlak. Dobra, naprawmy. Tylko możemy. Czy mogę jakoś wzmocnić? Nie. Niestety nie. Ale... może... wreszcie jakiś lepszy klejnot? Nie, od tego nie, ale od tego może... też nie, a może od tego? Też nie. Ale mamy dwa te same. Więc jeżeli gdzieś jeszcze trójkątne miejsce się trafi... no to mamy dobry klejnot, który będziemy mogli tam wrzucić. Nie, ale sobie, gdzie jest koleś na wózku inwalidzkim, jeżeli sobie śpi tutaj? A nie śpi, o dziwo, to gdzie on kurde jest? No chciałem po prostu upewnić się, czy wspomina imię Lawrence. Tak jak tam było w cutscence. Dobra, co my tu mamy? Cylinder posłańca. Dobra, jak to wygląda? Ha, tak po prostu. Czarny cylinder posłańca, jakby ten nie był czarny, ale ten widzieliśmy już. Festiwal urny. Jak to wygląda, mi powiedzcie tylko. Ja nie wiem, który. Może tak dystyngowanie w cylindrze. No, niech tak będzie, niech tak zostanie. Na 35700. Dokładnie. Ale serio, szukajmy może... jakbym miał Gerwet... Girmet? Geret? Nie wiem, jak się nazywał dokładnie. Sam miał problemy z wymówieniem własnego imienia. Jakby kłamał. Więc może to dlatego... ej, właśnie, może to jest to! Może on faktycznie kłamał! I to mistrz Willem, a nie... jakiś tam koleś na G. Nie, i serio, gdzie on jest? Tu zamknięte. Nie, gdzie on się podział? No, gdzie, no nie mógł odjechać daleko raczej. A może właśnie to zrobił. Uciekł ze snu tropiciela. Takie buty. Nie, dobra, ale co, kupujemy nową broń czy dwa levele? Bo to na pewno będą dwa levele. Minimum. Co sądzicie? A w ogóle moment. Gdzie jest teraz to miejsce, gdzie zapaliliśmy latarnię? No nie tutaj na pewno. Tutaj też nie. Tu nie. A więc tutaj pewnie. Stare archikatedra. Dokładnie. Dobra, wiecie co? Brakuje mi fajnej broni zastępczej. Mam bardzo dużo fragmentów kamieni, czy tam odłamków. Nawet bliźniaczych mam trochę. Chcę nową broń. A ta jest droga, więc kurde, mam nadzieję, że będzie dobra. Czy jeszcze coś mamy? Święte ostrze Ludwika. No ej! Moment. To ma 60 tylko ataku fizycznego, to ma... 100! A ile bazowo miał mój toporek? 98. Czyli to by było mocniejsze.
A to wygląda jak miecz w połączeniu z dużym mieczem, a tutaj dwa ostrza. A tak tajemny, jakby co jeszcze też dochodzi tutaj. Dobra, po opisach. Zdradliwa broń, zwykle używana przez tropicieli kościoła uzdrowienia. Ponoć srebrny miecz był orężem Ludwiga, pierwszego tropiciela kościoła. Po transformacji łączy się z pochwą i tworzy miecz dwuręczny. Kilka detali różni się od standardowych projektów kuźni, a całość inkrustowana jest srebrem, co sugeruje, że kościół spodziewał się walki ze znacznie większymi, nieludzkimi bestiami. No nie wiem. Cholera, no nie wiem. Tutaj mamy w sumie jeszcze coś. Wyrzutnik kołków. No rozpruwacz, nie wiem, takich klasyków to nie, może. Ale ostrze miłosierdzia, czy święte ostrze Ludwiga. Ale to jest z rzadkiego minerału pochodzącego z niebios. A zresztą kit. Najpierw kupimy ostrze miłosierdzia, a później kupimy sobie najwyżej jeszcze ostrze Ludwiga. A poza tym po tej broni przyda mi się coś szybkiego. Więc tak, co ja mogę? Z jakich punktów użyjmy sobie naszych tętniej, albo w sumie nawet jeszcze tego użyjmy najpierw. Ile będzie już? 27. Okej. I teraz dopiero. Ej, złoty naszyjnik? Naszyjnik Pastor Amelii. Użyj, by zdobyć krwawy klejnot. Czyli taki sam jak w przypadku rozwalenia tamtej broszki na samym początku. Ale dobra, zacznijmy od gęsej krwi. 1200. Trochę za mało. No ale spokojnie, spokojnie. Jeszcze mamy 3, chyba jeszcze nawet bardziej wartościowe. Więc użyjmy... dwóch. No. I zupełności wystarczy. No to uwaga, uwaga, kochani. Nowa broń. No oczywiście tutaj. O. Ostrze miłosierdzia. I powiedzcie, że to jest dobra broń. Naprawdę. No nie żartujcie, że jest kiepska. Nawet nie próbujcie. No statsami zdecydowanie gorsza. Tak jawnie zdecydowanie. Ale zobaczmy, jak wygląda w praktyce. No jest taki sobie mieczyk. Dobra, dosyć szybko. Wymachuje, dobra. Mocne uderzenie. A, cięcie do góry. Nie, źle, dobra. A tutaj horyzontalne, krótkie. No dobra. A po transformacji, uwaga. A! Starałem... O, ładnie to się składa, jak sprężynowiec. No dobra, no, ale mamy dwa ostrza i co teraz? Uuuuhoho, szybka wymieć. No to jest też niezłe. Na dwa razy aż, nie wierzę, dobra. No jak to ulepszę, to będzie nieźle. Ale jeszcze... O, ej, zamiast, bo tam gdzie mamy po lewej stronie strzał normalnie, czyli broń z lewej ręki, teraz mamy tutaj coś takiego. Od razu z unikiem. Ale można też poprawić później do przodu od razu. Ej, nie, naprawdę spoko. A skok? A, wbicie ostrzy. A pojedynczy. Ej, dobra, to jest fajna broń. Ulepszamy. Choć wolałbym, kurde, większy miecz. Ale nie, spoko, spoko. Może się jeszcze okazać w walce po prostu nie do okiełznania ta broń. Czy przeciwnicy będą padać jak muchy na prawo i lewo. Więc tak, naprawiać jeszcze nie muszę. Wzmocnić bardzo chcę. Czym to się wzmacnia? Odłamkami. No to uwaga, lecimy z kopcem. Bam. Bam. A, i tętnienia mi się skończyły. A więc jednak trzeba będzie jeszcze użyć tego ostatniego. No, czy 1800 wystarczy na coś więcej? Mam nadzieję. Ostrze miłosierdzia. No i teraz już bliźniacze. No topór już potrzebuje czegoś innego, więc mogę to poświęcić, ewentualnie. No, tak zróbmy. I teraz potrzebuję 5 jeszcze, ale mogę jeszcze teraz oczywiście wzmocnić to wszystko krwawym klejnotem. Więc tak, co tu jest najlepsze? O, tutaj do pchnięcia dużo daje, naprawdę dużo. Atak pchnięciem plus 7,2%, tutaj skalowanie siły 3,2. Kurde, no problem. No chyba to. Gniewnie krwawy klejnot. Aha. To
Dobrze, i teraz jako trójkątny, no mamy dobry zamiennik, na szczęście. Pach. I świetnie, ale moment, ty nie potrzebujesz tego już. Więc tak właściwie mogę pousuwać. Nie masz nic? Nie masz nic. No nie, w sumie ma, atak fizyczny? Nie, nie ma nic. Faktycznie, dobra. Pięknie. No to mamy nową broń. Bardzo szybki sztylecik, no. Albo bardzo szybkie dwa sztylety. A właśnie, tam była mowa w opisie o atakach tego typu. Ej, nie, serio, to wygląda nieźle. A jak wygląda atak mocniejszy po takim przeturlaniu się? Normalnie, okej. Okay. A atak ten? Aha, no dobra. A czy to można połączyć na przykład z lekkim atakiem jeszcze? Można. Dobra. Ej nie, dwa sztylety. Widziane w wintrze. Jeden wygląda tak, drugi wygląda tak. Ten bardziej śmiercionośny mi się wydaje od tego. No po kształcie. Ten się wbija w skórę i tnie, a ten przejeżdża po niej po prostu. A więc dobra. Okej, kochani, to ja w tym miejscu mogę się już bez skrupułów pożegnać, bo zrobiliśmy coś poważnego w tym odcinku. Ubiliśmy bossa, kupiliśmy nową broń. Jest świetnie. Więc wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!